Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Witam Cię w kolejnym odcinku Zapytaj Szachmistrza. Dzisiaj temat taki w sumie nietypowy, ponieważ no, będziemy szukać najgłupszych ruchów. Dlaczego tak się dzieje? No, jeżeli chcesz wygrać partię szachową, to z reguły zadajesz sobie pytanie, co jest najlepszym posunięciem i jakie posunięcie prowadzi do poprawienia pozycji i jakie posunięcie może sprawić przeciwnikowi problem, tak, wpływając na aktywność jego figur, że te figury będą mniej aktywne. Jakie posunięcie po prostu da Twoim figurom jakąś przewagę? Niemniej jednak czasami zdarzają się takie nietypowe układy na szachownicy, że trzeba poszukać takich abstrakcyjnych, nietypowych, bardzo takich rzadko spotykanych rozwiązań na szachownicy. Bardzo często wówczas każę swoim zawodnikom, swoim uczniom zadawać inne pytanie: jakie jest najgłupsze posunięcie na szachownicy, jakie możesz wykonać? No, i kiedy dostają na przykład takie zadanie, jakie widzicie tutaj, i próbują rozwiązać to w taki naturalny, normalny sposób, no to to rozwiązanie ich będzie takie. No, co można zrobić tutaj, żeby tą pozycję wygrać? No, można zagrać po prostu tak. Bierze etch, wymusza to posunięcie pionka, król nie mógł się ruszyć, weźmiemy sobie tego pionka. Następnie poprawimy pozycję wieży, wymusi to kolejną wymianę i spowoduje to po prostu łatwą, wygrane, łatwą wygraną, bo, bo weźmiemy pionka H. Jeżeli jednak zadamy sobie pytanie inne, jaki będzie najgłupszy ruch w tej pozycji, który po przeliczeniu wariantów okaże się ruchem genialnym? Czyli taka, taka można powiedzieć sprzeczność, tak? Najgłupszy, ale i najbardziej genialny. I po przeliczeniu wariantów okazuje się, że tym najgłupszym, najmądrzejszym posunięciem w tej pozycji jest posunięcie wieża H3. No, ruch z kosmosu można powiedzieć, no bo dlaczego białe miałyby tak ryzykować, oddawać swoją najcenniejszą figurę w tej pozycji yy, po to, żeby yy, do, do, doprowadzić do jakiejś takiej, Trudnej sytuacji, tak? Okazuje się, że tak nie jest, tak? Mimo, że to jest pionkówka, a w pionkówce, kiedy masz no, dwa pionki więcej, to w zasadzie masz wygraną na 99%. Czarne, mimo wszystko, przegrywają, ponieważ jest bardzo nietypowy układ. A ten nietypowy układ jest taki, że po prostu król czarnych nie może się ruszyć i jest nastawiony na to, że będą się ruszać tylko i wyłącznie czarne pionki. Co za tym idzie? Musi się ruszyć pionek G. My gramy król F4, przemykamy tego króla z obu stron, tak? Widzimy tutaj przemknięcie z obu stron. I ponownie musi się ruszyć pionek, czyli trzeba zagrać posunięcie G3, na co następuje habie G3. Czyli co? No genialne, prawda? A zarazem, jeżeli spojrzymy na to pierwsze posunięcie, które tutaj zostało wykonane, no jakże głupie, tak? No bo jeżeli zagrasz to, wieża h nie wiedząc, że za chwilę nastąpi mat, no to, to po prostu wykonałeś głupie posunięcie. Jeżeli jednak zagrasz wieża H3 z myślą taką, że za chwilę ten mat powstanie, no to to jest naprawdę genialne rozwiązanie i gratuluję ci, że rozwiązałeś taki no problem właśnie w ten, w ten sposób. Zobaczmy sobie drugą pozycję. Jest to kombinacja, którą bardzo często spotykamy w podręcznikach gry kombinacyjnej, taktycznej. Tym bardziej, że warto pokazywać tą kombinację, ponieważ kombinację Białymi rozgrywał Pańczyk Krzysztof Polak, który. W, rozgrywał tą partię z Matthiasem Schurades, Zakopane tutaj zjadło ale powinno być 1984, mój rocznik z tego co pamiętam, no i tutaj Pańczyk sobie w doskonały sposób poradził w tej pozycji no i teraz spróbuj poszukać, spróbuj znaleźć co tutaj Pańczyk mógł zagrać, no pozycja, policzmy materiał, białe 6 piąków, czarne 6 piąków pod dwie lekkie figury i po trzy ciężkie, pozycja białych jest znacznie, znacznie lepsza, widzimy chociażby to po aktywności figur, tak, hetman atakujący, hetman broniący, skoczek w ataku, skoczek nie zrobił ruchu, goniec znacznie więcej widzi niż ten goniec, no można się jedynie przyczepić do wież, ta wieża słaba, ta wieża też słaba, ale za chwilę można to poprawić, na przykład grając wieża F na D1, Zdwoić wieże poprzez wieżę D2, wieża D1 i jakoś próbować wejść na przykład na siódemkę, ewentualnie po prostu tymi dwoma wieżami sprawiać jakiś problem. Można ewentualnie tutaj zastosować jeszcze taki plan w stylu H4, H5. Bardzo ładne dociśnięcie tej pozycji, gdzie pionek H broni po prostu tego skoczka i pozycja czarnego koloru jest niewygodna. Mamy też za posunięcia typu goniec na H4 czy goniec na E5, no tak w sumie patrząc na tą pozycję, gdybyśmy chcieli skosić materiał, to czemu by nie zagrać właśnie posunięcia, goniec H4 um, i ewentualnie, a po gońcu H4, przepraszam, tutaj jest um, kombinacja, w którą można po prostu wpaść białym kolorem, po gońcu H4 jest po prostu wieża bije G6 i tu się nic nie dzieje, goniec H4, wieża bije G6, um, no i... Gdyby białe na przykład tutaj próbowały zbić na E7, no to ta wieża po prostu sobie ucieknie. Także taki nietypowy sposób wymiany. No dobrze, tak po krótkiej analizie tej pozycji widzimy, że białe stoją lepiej. Nie ma jednak takiego kończącego ciosu, tak by się przynajmniej na początku mogło wydawać. A teraz spróbuj znaleźć najgłupsze posunięcie, takie najbardziej abstrakcyjne, które przychodzi Ci do głowy. No, takim posunięciem może być chociażby na przykład wieża A1, no tylko to nic tej pozycji nie daje. Dlatego tak poszukajmy ruchu, który jest posunięciem białym, ale jakoś wpływa na tą pozycję i na przykład coś atakuje. Tak? To też jest charakterystyczne dla posunięć kombinacyjnych, że te posunięcia z reguły są po coś, tak? z reguły coś w jakiś sposób wpływają na pozycję. I co się dzieje w tej pozycji? Pańczyk zagrał posunięcie, po którym po prostu znokautował swojego przeciwnika. Jeden ruch, koniec gry i przeciwnik nie miał nic do powiedzenia. A tym posunięciem jest posunięcie Hetman A8. No, musicie przyznać, że no bardzo, bardzo nietuzinkowe posunięcie, tak? Hetman, który był w centrum, hetman, który bronił skoczka, idzie na narożnika, do na, można powiedzieć, na najgorsze pole. I okazuje się, że to posunięcie jest genialne. Tak, najgłupsze. I najbardziej genialne w tej pozycji. E, I co za tym idzie? Pańczek no, przejdzie do historii na pewno tym, tym, tym ruchem. E, wspaniała kombinacja. No i teraz, jeżeli się przyjrzymy wariantom, to okazuje się, że wszystko się zgadza. Jeżeli po prostu szuradę zbiłby wieżą na A8, to skoczek bije na E7, król odchodzi, bierzemy hetmana, zostajemy z lekką figurką więcej. Widzimy po, po stronie białych, po prostu jest goniec więcej. Po Hetman A8 mamy jeszcze takie warianty, jeżeli na przykład nastąpi wieża B7, to tutaj mamy przeciążenie o obronie. wieża broni skoczka na B8 i wieża broni gońca, no nie jest w stanie zrobić tego jednocześnie, jeżeli białe zagrają takie posunięcie, widełkowy skoczek E7, wieża to bije, kosimy skoczka i znowu widzimy sytuację, gdzie białe mają wygraną pozycję, goniec więcej. Po Hetman A8 mogłoby jeszcze nastąpić takie posunięcie jak Hetman B7 i tym razem Hetman jest przeciążony, Hetman broni zarówno skoczka, jak i broni gońca i w tej sytuacji robimy to samo, czyli skoczek E7, Hetman E7, Hetman bije B8, sytuacja białych jest wygrana, też goniec więcej. No tutaj muszą jeszcze uprościć materiał, najlepiej wymienić po prostu wszystkie ciężkie figury. Także Hetman A8, zobaczmy jeszcze na to posunięcie. Jeżeli znałeś tą kombinację, no to po prostu nie miałeś problemów. Zrobiłeś to w kilka sekund, takie posunięcie Hetman A8. Jeżeli nie znałeś, no to na pewno zrobiło to posunięcie na Tobie wrażenie. Fantastyczne posunięcie, no i warto takie, takich ruchów właśnie szukać, tych takich najbardziej abstrakcyjnych, które wpływają na pozycję. Kolejne znane posunięcie z partii Topałów szyrów Linaros 1998. Co tutaj widzimy? Shirov ma dwa pionki więcej, jednakże jest to końcówka z różnobarwnymi gońcami, a takie końcówki mają bardzo często tendencje remisowe. I co tutaj komputer sugerował w tej pozycji? Komputer sugerował takie granie mniej więcej. Goniec za cztery, żeby uwolnić pionka, Król się podwyższa. F5, żeby ten po prostu pionek tutaj nie wisiał. I tutaj warto zwrócić uwagę, że bardzo dobrą robotę obronną robi goniec czarnopolowy, który pilnuje promocji, ten pionek tutaj jest groźny, pilnuje ruchu D4 i jednocześnie też pilnował y, no, tego, żeby tutaj czarne zbyt szybko nie wyszły do przodu, bo wisiał pionek F6. I teraz białe stosują taką strategię, że stawiają swoje pionki na tym samym kolorze, co goniec, w różnobarwnych końcówkach bardzo często się tak robi i te dwa pionki stopują te dwa pionki, czyli to i to. Czyli żeby to zremisować, żeby tutaj ustawić taką pozycję remisową, to król z gońcem muszą przystopować tego króla i przystopować te pionki i mniej więcej dzieje się to w ten sposób. Król idzie na D6, goniec tutaj odcina pole C5, król to oczywiście może ominąć. Król to omija, król się podwyższa. Tutaj wydaje się, że biały król idzie po pionka G6, ale oczywiście to taka złuda, bo po król G5, król G6 zawsze może nastąpić posunięcie F4, szach z odsłony i ten pionek pada dlatego po prostu król wraca na swoje pole i po królu na B3 mamy takie dociskające posunięcie D2 i tu widzimy taki, taki trójkąt, po którym ciężko przeciwnikowi coś zrobić. Jeżeli król by na przykład wszedł na pole A2, to my byśmy weszli so, sobie na pole C1. Jeżeli z kolei pójdzie posunięcie A3, to po końcu E5, król C4, król E3, to widać, że tą pozycję, no być może jest tutaj jakiś cukzwang, które które są czarne w stanie ustawić, no, niemniej jednak jest to bardzo trudne tutaj do, do realizacji. Wydaje mi się, że ta pozycja mimo wszystko jest remisowa. A to w takim razie, co zagrał Shirow, że tą pozycję wygrał? No, jeżeli ktoś, nie widząc tej pozycji, wpadłby na takie posunięcie, goniec H3, no to winszuję, tak. Jestem pełen podziwu, że takie posunięcie zostało znalezione. No, goniec hatrze to jest, no, jeżeli mamy takie zastawienie takich najpiękniejszych posunięć, w szczególności w końcówce, no, to bardzo często to posunięcie w ogóle jest na podium. No, Shirov po prostu, mając dwa pionki więcej, oddaje sobie tego gońca i mimo wszystko tutaj sporo ryzykuje. Dlaczego ryzykuje? Bo jeżeli spojrzymy na pionki pionki H, oczywiście są to pionki bandowe, pionki bandowe no, wzajemnie się blokują i są to z reguły pionki słabe, niemniej jednak no, trzeba uważać, bo jest dobry narożnik, czyli jeżeli ktoś siedzi troszeczkę w końcówkach, to wie, że goniec, który widzi pole promocji, no może dać tym pionkom wygraną. Tylko problem jest taki, jak przejść na przykład przez pionkę G6, także tutaj Shirof wydaje mi się, że wszystko dobrze skalkulował, pionek G6 stopuje dwa pionki, i wydaje się, że po prostu oddając tą figurę, Shiro wzyskał czas, tak? On, yy, ważne było dla niego wejście na pole F5, no to pole blokował goniec, gdy zagrał gońcem, no to tutaj białe wszystko, jak widzieliście wcześniej, broniły, tak? Grając król F2 króle w 2 i król na E3. Jeżeli tego gońca oddał, to teraz pole F5 jest dostępne, czyli ten pionek występuje dwa pionki, a te trzy pionki będą walczyć z gońcem. I tutaj, jak się okazuje, pozycja jest wygrana. Króle F5, król F2... Króle 4, tak? Widzimy, że król po prostu jest w tej pozycji wyżej. I tutaj też ciekawostka, po prostu czarne, no tak, wbrew wszystkim obliczeniowym, obliczeniom komputerowym, oddają materiał, tak? Nie, nie są im potrzebne trzy pionki do, do wygranej. Potrzebny jest po prostu czas. Te dwa pionki wygrają z tym gońcem. Zobaczmy, jak. goniec bije f6, d4. Widzimy tutaj motyw blokady, czyli czarne wpuściły tego gońca, zablokowały, no i oczywiście, jeżeli tutaj. Białe nic nie zrobią, no to jest a3, a2, a1, jest promocja. Białe blokują, król d3, tak jak w końcówkach, im wyżej król, tym, tym lepiej. Goniec na c5, tutaj jeszcze tego e, króla stopuje. Król oczywiście chce iść na pole c2, żeby móc zagrać d3, d2 i d1. Król c4, tempo i król b3. Ważne posunięcie, ponieważ za chwilę, jeżeli białe tutaj nie będą działały, no to jest król C2 i to samo, co mówiłem przed chwilą. I w po królu B3 w ogóle to pałów złożył broń. Mogłoby jeszcze nastąpić króle 1, król C2, goniec na C5, D3. I tu widzimy sytuację, gdzie po prostu goniec się nie rozdwoi. Tak? Goniec pilnuje pionka A, pilnuje pionka D. Nie jest w stanie pilnować tych piąków naraz. Następuje motyw odciągnięcia. Goniec bije tego pionka D2. I dochodzimy do promocji, król odchodzi i pianek do 1 Także goniec h no jak to się mówi, w dzisiejszych czasach petarda, tak? Fantastyczne posunięcie, goniec H3, no, no najgłupsza, Gdyby, gdybyś nie wiedział, dlaczego to grasz, no to najgłupsza, tak? Gdy wiesz, te, dlaczego tak grasz, to najbardziej genialne. I zobaczmy jeszcze jedną pozycję, tym razem mamy partię... Nie, tamta partia, szurad. Z pańczykiem była chyba z 78, a ta partia Karpow, Karpow Kasparow jest z 1984, mój rocznik. Także tutaj przepraszam za pomyłkę, ale po prostu mi tutaj ucięło tutaj ten, ten, ten tekst. No i teraz zerknijmy sobie na to. No, wydaje się, że nudna końcówka. Białymi Karpow, czarnymi Kasparow. Z pozycja symetryczna. Czarne mają parę goń... czarne mają gońca, który w tej pozycji no, powinien być szybszy. Tak, tak się ogólnie mówi, że goniec jest szybszy, kiedy końcówka odbywa się na dwóch skrzydłach. No, białe mają za to dobrego skoczka i dosyć dobrze usytuowane pionki, ponieważ te pionki są na kolorze białym. Goniec nie jest w stanie ich ściągnąć, no, także ta pozycja jest lepsza dla białych. Białe po prostu niczym tutaj nie ryzykują. A na przykład może grozić coś w stylu posunięcia G4. Takie motywy przełomowe są, są bardzo powszechne. Przy czym na posunięciu jest Kasparow i zagrał posunięcie GBI H4. No, każdy z nas łącznie z jakimś silnikiem komputerowym, jakimś Houdiniem czy, czy, czy innym, po prostu w tej pozycji odbije tego pionka. G na H4. Gra będzie się toczyć dalej. No zobaczmy, GB na H4, czarne będą po prostu sobie czekać, białe się jakoś tam poprawią, czarne też będą sobie jakoś tam czekać. No i wydaje się, że ta pozycja no, może mieć spore tendencje remisowe, ponieważ no, bardzo ciężko tutaj królowi jest się przebić, tak? Nie można przejść przez żadne z tych pól, jest dosyć ciasno, a sam skoczek no, może obstrzeliwać pole D5, ale broni to król i może obstrzeliwać. Na przykład skoczek F1, skoczek G3, ale będzie bronił to goniec. No to wróćmy do tej pozycji. No, geniusz Karpowa, w tej pozycji gramy posunięcie skoczek na G2. Gdyby mi takie posunięcie, gdyby mi Junior zagrał takie posunięcie w jakimś turnieju szachowym, na przykład w Mistrzostwach Polskich no to zdecydowanie tutaj nie chciałbym być w jego skórze, no powiedziałbym, no czy, czy ty chłopie jesteś normalny, no jak można, jak można w tej sytuacji, yy, przeciwnik ci bije pionka, a ty tego pionka nie odbijasz. No ale biały mi grał karpow, no i dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że warto nie odbijać tego pionka od razu, i warto, żeby przeciwnik zbił nam pionka na, na polu g i żeby choć tylko przez chwilę miał tego pionka więcej. Dlaczego się tak dzieje? Bo po H bije G3, król bije G3, król... W tym pierwszym wariancie, który pokazywałem, mógł tylko przez f4 przechodzić. Tu to po prostu biały pionek. A teraz mam po prostu wybór: może przez f4 i może przez h4. I okazuje się, że ten pionek po prostu jest e, na szachownicy, ale zostanie zaraz zdjęty. I białe będą miały tutaj przejście do obozu czarnego koloru. I to była właśnie główna idea posunięcia skoczek g2. Także wydawało się głupie, ale znowu genialne. Król e6, skoczek f4, szach. Białe ściągają tego pionka z tego groźnego pionka bandowego, król wraca i teraz wracają jeszcze raz do tej pozycji. W ogóle ten skoczek tutaj w tej pozycji był bardzo no, no genialny, można powiedzieć, bo nie, nie sposób go wygonić, a no robi bardzo dużo. Odcina pole E6 i też atakuje pionka na D5. Król idzie na D6 i teraz Karpow przy, przystępuje do dzieła. Po prostu ma gdzie przejść, tym razem Polnicha. Wcześniej nie mógł w tym wcześniejszym wariancie, teraz przechodzi. Goniec gdzie na d1 i po królu na g6. Tutaj na przykład, gdyby nastąpiło taki jeszcze wariant, czyli zbicie zbicia, to tej pozycji też czarne nie są w stanie utrzymać, bo białe robią taki manewr. Wstawiają skoczka na pole f5. Jeżeli król odejdzie tutaj na to pole to one zagrają sobie król e5 z planem skoczka na e7 i tego pionka zdobędą z wygraną pozycją, a z kolei jeżeli nastąpi zbicie, to ta końcówka pionkowa jest przegrana, ponieważ czarne nie utrzymają pionka d5, tu król będzie sobie podchodził, muszą teraz po prostu opuścić tego pionka, a jak opuszczą, to pionkówka jest przegrana. Także w tej pozycji po królu G6 nastąpiło król E7, i tu po prostu Karpow wyczesał wszystkie czarne pionki. Najpierw wziął pionka D5, później zrobił widełki, wziął pionka A6. I tu się wszystko też w tempach zgadzało, bo król podchodził. Wydać tutaj też, gdyby tego czarne pionki pionka wzięły i byłby tylko układ 2 na 1 to myślę, że można by było to jakoś tam zremisować. Jednakże po króle F4, biały zdążyły, się, zdążyły tutaj z stępami i są z dwoma pionkami więcej. Po królu na C4 wystarczy tu tego skoczka poprawić, goniec musi tu pilnować. Gdyby na przykład król szedł jeszcze niżej, król na C3, to mamy na przykład takie motywy typu skoczek E4 i pchamy pionka, taki motyw przesłony. Goniec na C6, skoczek manewruje, szach. Król próbuje się tutaj dostać do obozu przeciwnika i poskoczek na G6. Mamy ruch skoczek E7 i ten pionek, ten pionek po prostu zaraz będzie pchnięty. Goniec na B7, aczkolwiek tutaj w, w jakichś analizach bodajże arcymistrz, jakiś arcymistrz podawał, że, gonie, że czarne były w stanie to utrzymać po, po urchu goniec H1. Ja, ja tutaj się nie zagłębiałem w tą końcówkę w partii przyszło z na b7 skoczek na f5 i po szachu po prostu Karpow został z trzema pionami więcej i po ruchu skoczek na d6 może stracić oczywiście pionka na a3 ale pionek b5 b6 b7 skoczek asekuruje pionka i jest końcówka wygrana także jeszcze raz wróćmy do początku i zobaczmy sobie właśnie to posunięcie no skoczek g2 no głupota Okazuje się, że jednak wygrywające, genialne posunięcia, także no, szachy są grą przebogatą, jeżeli chodzi o takie możliwości, i zawsze, zawsze mnie takie, takie posunięcia bardzo budują i wpływają po prostu na taką estetykę, na takie piękno szachowe. Mam nadzieję, że podzielasz też, też ze mną ten pogląd, że no, musimy właśnie szukać takich wspaniałych posunięć, nie takie proste wymiany, bicie-bicie i tam po prostu taka rzemieślnicza gra. Tylko właśnie takie szukać, szukanie takiego piękna pozwala właśnie odkryć wiele, wiele możliwości. I tu w szczególności, jeżeli, jeżeli szukasz takich abstrakcyjnych posunięć, no to, to na pewno warto zainteresować się kompozycją szachową. Zresztą tutaj polscy szachiści, polscy, kom, nie wiem jak to się nazywa, solwerzy, tacy, którzy rozwiązują te zadania szachowe, no to od wielu lat, wielu lat są, są w czołówce. A wręcz można nawet powiedzieć, że chyba zdominowaliśmy ten rynek e, z Solwingu, m.in. Piotr Murdzia, Kacper Piorun e, i jeszcze tam wielu innych szachistów, Aleksander Miszta również. E, także no myślę, że tam w, tych, w tym dziale, jeżeli chodzi o takie piękne szachów, no to w tym dziale kompozycji na pewno znajdziesz wiele takich posunięć abstrakcyjnych, które na początku wydają się bardzo złe, a okazują się bardzo dobrym rozwiązane. Także jeżeli podobało Ci się dzisiejsze nagranie, zostaw komentarz, subskrybuj kanał, udostępnij, pokaż swoim znajomym, jak piękne są szachy. No i do zobaczenia, powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa.